Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Radosław Ratajszczak, prezes Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, jak epidemia koronawirusa odbiła się na funkcjonowaniu wrocławskiego zoo? Tak jak na wszystkich innych instytucjach turystycznych, to był bardzo trudny okres. Byliśmy zamknięci przez 72 dni. Na szczęście nasze zasoby finansowe, które dość ostrożnie wydawaliśmy pod koniec roku i na początku, pozwoliły nam przetrwać bez większych zaburzeń. Niemniej jednak grupa pracowników przebywała na tak zwanym postojowym. Większość pracowników 80% czasu i 80% pensji. Korzystaliśmy z różnych odmian tarczy, tych małych, i to pozwoliło nam bez żadnych strat, powiedziałbym, oprócz finansowych, które były niebagatelne, przetrwać ten trudny okres, a później od momentu, kiedy otworzyliśmy zoo, no to okazało się, że jednak jesteśmy potrzebni i... No jasne. A jakie to były straty finansowe, te 72 dni w zamknięciu? 72 dni, no straty mamy wyliczone mniej więcej na 14 milionów, ponad 14 milionów utraconych przychodów. To są te przychody, które osiągnęlibyśmy, gdyby był normalny rok. To już jest średnia z wielu, wielu lat. Także tak w przybliżeniu można powiedzieć około 14 milionów. Tej straty do końca roku nie da się już nadgonić. Absolutnie nie, ale no, musieliśmy zmienić wszystkie nasze plany. No właśnie, to jak się zmieniły plany? No, plan zmienił się na tyle, że wiele remontów, inwestycji, które były planowane, nie uruchomiliśmy i czekamy z nimi. Powoli chyba zaczniemy uruchamiać, bo sytuacja wraca dość szybko do normy. To jakie inwestycje muszą poczekać? No, muszą poczekać takie ważne dla nas inwestycje, jak na przykład remont bolu zewnętrznego, dokończenie ptaszarni. To może już niedługo. Mieliśmy plany dotyczące rozpoczęcia przebudowy słoniarni, to też na razie jest odłożone, a także goryle, obieg dla goryli. Dzisiaj wrocławski ogród działa już pełną parą, w 100%, na 100%? W 150% działa, bo tak się jakoś złożyło, że ten rok jest zupełnie wyjątkowy pod względem przychówków. Mamy masę ciekawych porodów, ciekawych przychówków, czekamy na następne. Także wyjątkowo fajny rok, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt. Trudny, ale to daje satysfakcję. A takie z ostatnich tygodni? Z ostatnich tygodni to drugi manat. Oczywiście w tym roku to się, nie wiem, kiedy zdarzyło w Europie, gdzie w jednym ogrodzie urodziły się w jednym roku dwa manaty. Oczywiście nasz tygrysek, który zrobił furorę ogólnoświatową. A przedwczoraj urodził się leniwiec po raz pierwszy w historii naszego zoo. A czekamy na kolejne. Będziemy informować. Czy zwiedzający tak samo chętnie odwiedzają ogród jak przed epidemią? Czy jednak są jakieś obawy? W zasadzie tak. To znaczy to rosło od momentu otwarcia. No oczywiście maj był jeszcze bardzo słaby, bo to było kilka dni. Czerwiec też jeszcze taki sobie. Maj i lipiec, sierpień to już były miesiące właśnie normalne. Wrzesień zaskakuje. Jest, mimo że nie ma wycieczek, które stanowiły duży udział w naszej frekwencji, to jednak jedziemy ponad kreską, co jest bardzo dla nas radosne. Czy dla niektórych zwierząt to był jakiś też szok, że na kilka tygodni nie było ludzi odwiedzających? Tak, no niektóre wyżej rozwinięte zwierzęta, które lepiej zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się naokoło nich, one wyraźnie im czegoś brakowało. Dla jednych to było może dobre, takich bardziej płochliwych, które lubią się gdzieś ukryć, nie lubią tłumu. Dla innych to powodowało trochę nudę, także nasi pracownicy musieli pracować bardziej intensywnie nad tym, żeby tę nudę rozpraszać, to znaczy z metodami tak zwanego wzbogacania środowiska życia zwierząt. To było różnie. Każde zwierzęta są też indywidualne, tak jak my, są osobowościami. Niektóre lubią ludzi w otoczeniu, inne nie. Panie prezesie, tak chciałbym, żebyśmy... To trzeba obserwować. Porozmawiali teraz o ratowaniu ginących gatunków zwierząt. Bardzo niepokojący
raport Światowej Organizacji dla Przyrody. Wynika z niego, że w ciągu pół wieku ludzkość doprowadziła do zabicia 2/3 wszystkich dzikich zwierząt na Ziemi. Jak to można powstrzymać? Tego się już chyba nie da powstrzymać. Obawiam się, że tę wojnę przegraliśmy. Możemy wygrywać pojedyncze bitwy i czekać, aż społeczność ludzka na tyle dojrzeje, że będzie w stanie ochronić jeszcze to, co zostało. W tej chwili biomasa ssaków, czyli masa jakby wszystkich ssaków naziemnych żyjących na świecie, to zaledwie 6% to są zwierzęta dzikie. Pozostałe 94% to jest nasze bydło domowe, krowy, świnie, kozy, owce, bawoły, plus my. 6%. Tego jeszcze w historii Ziemi nie było. Jak to będzie się dalej rozwijało? Raczej optymizmu w nas jest niewiele, bo widzimy, co się dzieje, widzimy te trendy. Ja sam jeżdżę do Azji od 1987 roku, znam Wietnam. Jeżdżę w te same miejsca często i widzę, jak to wszystko się zmienia, jak niknie kawałek po kawałku. A z czego to wynika właśnie? Co ma taki decydujący wpływ na tą destrukcję środowiska? Zdecydowanie nadmiar ludzi, brak kontroli populacji, konsumpcjonizm, to jest ogromna sprawa. Tworzenie potrzeb, których tak naprawdę nie ma, poprzez różne wynalazki, które później trzeba sprzedać. Działalność korporacyjna, która zmierza do tego, żeby jak najwięcej sprzedać, po to muszą mieć młodych ludzi, bo oni kupują. Także to jest bardzo skomplikowany proces ogólnoświatowy. Obserwujemy niestety w globalnej polityce coraz większe odwrócenie od ochrony takiej prawdziwej środowiska, a raczej staramy się chronić nasze środowisko, czyli to, czym oddychamy, gdzie spacerujemy. A to bardzo często są działania, które nie mają żadnego wpływu na globalny system ochrony środowiska. To jest po to, żebyśmy my lepiej się czuli, może jeszcze dłużej żyli. Ta równowaga została zaburzona już wiele lat temu, a skutki dopiero teraz zaczynamy odczuwać i one są nieobliczalne. COVID również to zmienia. W tej chwili kraje, które żyły z turystyki, właściwie są na krawędzi upadku. Wiele parków narodowych, rezerwatów, które chroniły skutecznie zwierzęta, bo miały pieniądze z turystyki. One w tej chwili nie mogą tej funkcji pełnić, bo nie mają po prostu najzwyczajniej w świecie pieniędzy. I tu każdy grosz, każda złotówka się liczy. A jak możemy, panie prezesie, wykrywać te pojedyncze bitwy, o których pan mówił? Trzeba znaleźć partnera w krajach, gdzie te bitwy się rozgrywają, bo Europa nie jest specjalnie istotna dla systemu i w ogóle dla ekosystemu Ziemi. Europa jest małym kontynentem. Co mieliśmy wytępić, wytępiliśmy. Co mieliśmy wyciąć, wycięliśmy. Sadzimy jakieś sztuczne lasy i to jest to. Cała bioróżnorodność gromadzi się w krajach raczej tropikalnych. I tam musimy pomagać, trzeba znaleźć tam partnera. Najczęściej to są fundacje lub organizacje międzynarodowe, takie jak między innymi WWF, ale takich jest więcej i wspierać go usilnie w jego działaniach i to jest to, co nasze ZOO robi. ZOO szykuje wyjątkowy bieg, by ratować zagrożone gatunki zwierząt w Azji. Jaki jest pomysł na tę akcję? A pomysł jest, zrodził się wiele lat temu, już były 3 takie biegi u nas. Ale to były biegi tutaj u nas we Wrocławiu. Tak, bieganie, teraz nie możemy takiego zorganizować. Właśnie. W związku z tym wiemy, że grono biegaczy jest ogromne. Ludzie chcą biegać i chcą biegać po coś. Nie tylko dlatego, żeby sobie pobiegać. Tak. Tylko po to, żeby wesprzeć jakiś projekt, leczenie jakiegoś dziecka. My zachęcamy, żeby chronić w ten sposób naszych braci mniejszych. Organizujemy ten wirtualny bieg. Każdy uczestnik może biegać kiedy chce przez 2 miesiące. Otrzyma od nas pakiet, taki medal, bardzo ciekawy, pamiątkowy, bo bieg ten będzie służył zebraniu środków na projekty właśnie w Azji. Azja jest najbardziej zagrożonym pod względem bioróżnorodności kontynentem i jest najbardziej bioróżnorodnym przy tym.
Także będą też różne gadżety, które można kupić. Każda złotówka, która do nas wejdzie w formie zysku z tego biegu, będzie przeznaczona tam. My nie pobieramy żadnych, że tak powiem, pensji za te działania i wszystkie pieniądze pójdą tam, a to robi różnicę. To kiedy i w jaki sposób można się przyłączyć do wirtualnego biegu? Już od przyszłego tygodnia będzie można się rejestrować na naszej stronie. Będzie specjalna strona Wild Run, na której będzie można to zrobić i przez 2 miesiące wybiegać ten dystans i otrzymać od nas gadżety, albo kupić gadżety, to też będzie wielkie wsparcie. A są ciekawe, bo będą na przykład bransoletki robione z wnyków, zdejmowanych w parkach narodowych w Laosie. I to jest taka metoda, by dać ludziom coś do pracy i zarobku. Po prostu z tych wnyków panie w wioskach robią piękne rzeczy, które później z dumą można nosić. Jaki dystans jest do pokonania? Dystans jest dowolny. A celem jest ratowanie konkretnych gatunków zwierząt? Tak, no mamy takie 3 flagowe gatunki, które będziemy wspierać w ten sposób. To są łuskowce, czyli pangoliny. Zwierzę, które ginie poprzez przesądy. To jest ssak, ale wygląda jak mały krokodyl, bo jest pokryty łuską. Tak jak nasz jeż pokryty jest kolcami, jak się zwinie, to go nikt nie ruszy, za wyjątkiem bardzo wyspecjalizowanych drapieżników, jak puchacz na przykład, który ma bardzo silne łuski na łapach i potrafi się przebić przez kolce jeża. Pangolin wynalazł sobie łuski w wyniku ewolucji i zwija się w kulkę. Poza tym jest całkowicie bezbronny. Te łuski mają oczywiście według medycyny chińskiej ogromne znaczenie zdrowotne. No to jest tak samo, jakbyśmy paznokcie obgryzali, ale najtrudniej walczy się ze zwyczajami i przesądami. To pangoliny. Nasze zoo ufundowało 2 stacje rehabilitacji pangolinów w Laosie i nie dalej jak 2 tygodnie temu 3 pangoliny zostały znowu skonfiskowane z handlu i tam przebywają, leczą się. Jak się wyleczą, pójdą z powrotem na wolność. Drugie to niedźwiedzie himalajskie, znowu ofiara przesądów medycznych. W całej Azji używa się żółć z niedźwiedzi. Te niedźwiedzie trzymane są w klatkach mniejszych od tego stołu, przy którym siedzimy. Mają podłączony na stale katetetr do woreczka żółciowego i są dojone. Żółć jest spuszczana, karmione są wyłącznie taką łatwostrawną papką. Całe życie spędzają w takiej klateczce. To nie jest długie życie, najczęściej do 3 lat. Później już ten niedźwiedź umiera, bo po prostu nie jest w stanie przyswoić takiej ilości pokarmu. I te niedźwiedzie wykupywane są z tych farm i umieszczane w ogromnych wybiegach naturalistycznych w Wietnamie i w Laosie. To jest drugi projekt. Trzeci dotyczy świń, bo świnie to nasze dziki są powszechne, tak, żyją w całej Europie, ale na wyspach Indonezji i Filipin występują endemiczne gatunki dzikich świń, które też giną w wyniku i polowań, i trucia, i wreszcie krzyżowania, czy odłowu do walk z psami, bo taki jest zwyczaj na Jawie i na Filipinach, że te dzikie świnie brodawkowe odławia się i później jest arena i są zakłady, wpuszcza się psy, który pies pierwszy zagryzie. Panie prezesie, rozumiem, że z tą akcją chcecie z tym biegiem wyjść poza Wrocław. A oczywiście, to jest akcja, która będzie akcją globalną. Również ci nasi partnerzy z tych fundacji, które się zajmują ochroną tych zwierząt, będą biegać, ich poplecznicy, ich miłośnicy. Będzie to również propagowane przez ogrody zoologiczne w kraju i za granicą. To jest taka bardzo międzynarodowa akcja i mamy nadzieję, że zmieni coś na lepsze. Mamy minutę do końca programu. Chciałbym, żeby bardzo króciutko pan jeszcze powiedział, jak się pan zapatruje na procedowany w Sejmie projekt ustawy o piątce dla zwierząt. W przypadku zwierząt i domowych, i dzikich, ja powiem tylko bardzo krótko. To, co nie jest koniecznie potrzebne, trzeba od tego odchodzić. Czy jest to hodowla zwierząt na futra, która tak naprawdę nikomu nie jest do niczego potrzebna. Czy to jest rytualny ubój, który też jest jakimś zwyczajem podobnym do tego użycia pangolinów na łuski. Nie jest to nikomu do niczego potrzebne. Rezygnujmy z takich
niepotrzebnych rzeczy w naszym świecie. Świat jest dość obciążony. Tyle, Radosław Ratajszczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.